Witam Cię bardzo serdecznie na moim kanale. Jeżeli jesteś na nim po raz pierwszy, zapraszam Ciebie do jego subskrypcji. Będziesz wtedy otrzymywał moje komentarze do aktualności podatkowych oraz do bieżących przepisów. Na prośbę jednej z moich słuchaczy chciałbym dzisiaj opowiedzieć na temat ulgi mieszkaniowej i tego, co się zmieni od 2019 roku, bo zmiany będą dosyć spore i dosyć istotne. Czym w ogóle jest ulga mieszkaniowa? Po co z niej korzystamy? W jakich okolicznościach możemy z niej skorzystać? Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że jeżeli osoba fizyczna sprzeda nieruchomość w ciągu 5 lat od końca roku, w którym ją nabyła lub wybudowała, to musi się liczyć z pewnymi konsekwencjami podatkowymi. Co to oznacza? Oznacza to, że jeżeli sprzedasz nieruchomość mieszkalną po upływie ponad 5 lat, licząc od końca roku, w którym ją nabyłeś lub wybudowałeś, to nawet jeżeli zarobisz na takiej nieruchomości, nie będzie się to wiązało absolutnie z żadnym podatkiem. Podajmy sobie bardzo prosty przykład. W roku 2010 nabyłeś nieruchomość mieszkalną, tak? Jest to lokal mieszkalny. Zapłaciłeś za niego dla okrągłej kwoty 300 tysięcy złotych. Mieszkałeś w nim. Jeżeli sprzedasz go po upływie 5 lat od końca roku nabycia, czyli 10 rok to jest rok nabycia, jego już nie liczymy. Rok 2011, 2012, 13, 14 i 15. Jeżeli do końca 2015 roku tą nieruchomość byś sprzedał, musiałbyś się zainteresować konsekwencjami podatkowymi. Ale jeżeli sprzedajesz ją na przykład dzisiaj, w listopadzie 2018 roku, to nawet jeżeli sprzedałeś ją znacznie drożej niż ją kupiłeś, na przykład sprzedałeś ją za 600 tysięcy, a kupiłeś za 300 tysięcy, to mimo tego ewidentnego dochodu, ewidentnego zysku, w ogóle nie musisz płacić podatku dochodowego. Powiem więcej, nigdzie nawet tego faktu nie musisz deklarować. Po prostu czynność, jaką wykonałeś, zdarzenie, jakie cię spotkało, nie mieści się w ogóle w zakresie ustawy. Co by jednak było, gdybyś tą nieruchomość nabył na przykład w roku 2015 i sprzedałby się dzisiaj w 2018 roku z tak dużym dochodem? No to zwróć uwagę, jeżeli sprzedajesz ją w roku 16, 17, 18, 19 lub 20, czyli w ciągu 5 lat, licząc od końca roku nabycia lub wybudowania, to wiąże się to dla Ciebie z ewentualnym powstaniem obowiązku podatkowego. Co to oznacza? Oznacza to, że co do zasady powinieneś zapłacić podatek równy 19% pomiędzy ceną sprzedaży, czyli przychodem 600 tysięcy złotych, a pomiędzy ceną zakupu, czyli kosztem, czyli 300 tysięcy złotych. Dochód z tego wychodzi 300 tysięcy złotych i od tego powinieneś zapłacić 19% podatku. Ale przepisy pozwalają Tobie skorzystać z tak zwanej ulgi mieszkaniowej. Ulga mieszkaniowa polega na tym, że jeżeli w określonym czasie środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości reinwestujesz na kolejne cele mieszkalne, na przykład nabycie kolejnego lokalu mieszkalnego czy remontowanie obecnego, to nie musisz płacić podatku ze sprzedaży tej nieruchomości. Jeżeli tylko w części reinwestujesz te pieniądze na cele mieszkalne, a w pozostałej części na konsumpcję, podatek od dochodu płacisz w proporcjonalnej wysokości. No dobrze, ale co się zmienia od roku 2019? Po pierwsze, ustawodawca wydłuży termin, w jakim możesz wydatkować środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości na kolejne cele mieszkalne. Będzie wynosił on aż 3 lata, licząc od końca roku sprzedaży nieruchomości. Czyli jeżeli nieruchomość sprzedajesz na przykład dzisiaj, w listopadzie 2018, to na wydatkowanie środków z niej uzyskanych na kolejne cele mieszkalne będziesz miał cały rok 2019, 2020 i 2021. Czyli spokojnie masz 3 lata na to, żeby znaleźć sobie na przykład nową nieruchomość, nabyć ją czy wyremontować. Jeżeli nie wydatkujesz tych środków w określonym czasie na cele mieszkalne, to będziesz musiał zapłacić podatek. Bez względu na to, czy będziesz korzystał z ulgi mieszkaniowej, czy nie, w kwietniu roku następującego po roku zbycia nieruchomości musisz złożyć PIT 39. Bardzo dużo ludzi o tym zapomina, ale proszę cię, nie zapominaj o tym, złóż ten PIT, żebyś nie zapłacił mandatu karno-skarbowego za nieskładanie wymaganych prawem deklaracji. Co jeszcze się zmienia? Zmienia się to, że od roku 2019 będziesz miał 3 lata na reinwestowanie środków na cele mieszkalne, a przez to słowo będziemy rozumieli nabycie, na przykład nabycie własności kolejnej nieruchomości lub remont istniejącej. Oznacza to, to jest bardzo ważne, co teraz Tobie powiem, że samo zawarcie deweloperskiej umowy czy umowy przedwstępnej w ciągu tej ulgi mieszkaniowej w ciągu tych 3 lat nie da Ci prawa do skorzystania z preferencji, o której w tej chwili mówię. W ciągu 3 lat musisz nabyć własność nowego mieszkania,
czyli podpisać ten definitywny, ostateczny, przyrzeczony akt notarialny. Także bardzo na to uważaj i nie daj się tutaj po prostu, nie pomyl się w tym zakresie. Tak? Mam nadzieję, że Tobie pomogłem. Jeżeli mój filmik Ci się podoba, zostaw łapkę w górę. Jeżeli masz jakieś pytania co do tego tematu, proszę pozostaw komentarz. Do zobaczenia, pozdrawiam.